Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na Kongresie Pamięci Narodowej. Imprezie, jakiej szczerze mówiąc nie przypominam sobie w całej historii Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego jest dla mnie ogromnym honorem spotkać się z tak szacownym gronem tutaj dziś wieczorem. Marcin Wikło, witam Państwa bardzo serdecznie. Wydawnictwo IPN to lider na rynku książek historycznych. Przez ponad dwie dekady istnienia Instytutu w publicznej debacie naukowej ukazało się prawie 4000 tytułów. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, gdyż konkurs Sygnety wydawnictwa IPN ma swoją premierę. Główną ideą konkursu jest popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski, a także krzewienie czytelnictwa książek historycznych wydawanych nakładem wydawnictwa IPN oraz dorobku autorów. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymają statuetkę sygnatu wydawnictwa IPN oraz dyplomy z wyróżnieniem. Nagrodę stanowi także wydanie w języku obcym książki najwyżej ocenionej przez kapitułę nagrody w danej kategorii konkursowej. Na uroczystej gali wręczenia nagród mam przyjemność powitać gospodarza uroczystości, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego. Witam serdecznie panią minister Marzenę Paczuską, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam pana profesora Andrzeja Waśko, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, przedstawicieli duchowieństwa, Wojska Polskiego, Instytucji Nauki i Kultury, organizacji społecznych i środowisk patriotycznych. Bardzo państwu dziękuję za przybycie. Ale szczególnie serdecznie witam naszego gościa honorowego, panią pułkownik Stanisławę Kociełowicz, Iskierkę, harcerkę Szarych Szeregów i weterana operacji Ostra Brama. Jak zwykle w doskonałej formie i z niesłabnącym uśmiechem witamy serdecznie pani pułkownik. Zapraszam teraz na scenę pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego i poproszę o słowo wstępne. Droga pani Stanisławo, Iskierko, szanowny panie ministrze, droga kapituła na czele z panem profesorem Kucharczykiem, z profesorem Franaszkiem, z profesorem Drausem, szanowni pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, drodzy państwo, brutalna arytmetyka historii Polski po roku 45, tej Polski komunistycznej, niechcianej przez Polaków, Polski kolonialnej, 45 lat takiego zniewolenia, ale także 10 lat po roku 89 okresu transformacji ustrojowej do powstania Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje, z czym na co dzień mierzą się naukowcy Instytutu Pamięci Narodowej i nasze wydawnictwo, publikując swoje książki i podejmując odwagę w działaniach na rzecz prawdy o polskiej historii. Stąd też wśród wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej publikacji mamy często te o charakterze przyczynkarskim, lokalnym. Ktoś powiedziałby, że to nikogo nie interesuje. Ale każda z tych publikacji, drodzy państwo, od ponad 20 lat przyczynia się do stworzenia obrazu rzeczywistości, która albo była zdeformowana, albo miało jej nie być. Przyczynia się do stworzenia obrazu Polski komunistycznej z jej zbrodniarzami, ale te książki i publikacje upominają się też o bohaterów, tych lokalnych, tych zapomnianych, a często tych wielkich. I każda z tych 4000 publikacji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej od ponad 20 lat ma swoją ogromną wartość do stworzenia obrazu prawdziwego doświadczenia Polaków w historii XX wieku. Ale są wśród nich też takie publikacje i książki, które są wyjątkowe. W zeszłym roku, w roku 2022, Instytut Pamięci Narodowej wydał 220 publikacji, a dziś mamy ponad 20 nominowanych do wyjątkowej nagrody.
sygnety wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, a za chwilę poznamy zaledwie kilku laureatów. Będą to, drodzy Państwo, i wszyscy jesteście Państwo nominowani najlepszymi z najlepszych, choć każda nasza publikacja ma swoją głęboką wartość poznawczą. Drodzy Państwo, sygnety Instytutu Pamięci Narodowej to autorski pomysł pani dyrektor Karoliny Imianowskiej, która chciała w ten sposób podziękować wszystkim naukowcom i wszystkim tym, którzy wydają publikacje w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej, za ich trud w podejmowaniu badań historycznych, ale także swoim pracownikom, którzy sygnetów dzisiaj nie dostaną, ale z którymi Państwo współpracujecie, redaktorom, korektorom i wszystkim tym, którzy pozwalają nam zobaczyć ostateczny owoc tego długiego procesu poznawczego. To podejście pani dyrektor Imianowskiej jest niejako nowym wymiarem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, oddania naukowcom co naukowców, a wydawnictwu co wydawnictwu. Dlatego też, drodzy Państwo, taka nagroda w sygnetach Instytutu Pamięci Narodowej, możliwość przełożenia tej publikacji na język obcy, ale niebawem wierzę też i tego oczekuję od wydawnictwa i od pani dyrektor, że te najciekawsze publikacje pojawią się na platformie Amazon w przestrzeni wirtualnej, będą tłumaczone na obce języki i takie dzisiaj, drodzy Państwo, wybraliśmy. Nowa odsłona wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej to także wzrost dystrybucji w roku 2022 o 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy więcej. Nowa księgarnia w Szczecinie, już niebawem wierzę, że także nowa księgarnia w Częstochowie, która jest w naszych planach. Wszystko to po to, drodzy Państwo, żeby książki waszego autorstwa, które zasługują na czytanie, trafiały do jak największej rzeszy naszych odbiorców, bo wy jesteście pierwszym ogniwem razem z naszymi archiwistami, którzy są w stanie zmienić świadomość społeczną i pamięć o historii Polski w wieku XX swoimi badaniami i swoimi publikacjami. Wszystkim nominowanym i laureatom, których, mimo że jestem przewodniczącym kapituły, jeszcze, drodzy Państwo, nie znam. Oddałem swoje głosy, ale decyzję dokonała nasza Rada Mędrców, a więc grupa osób, która wszystkie publikacje przeanalizowała, więc jestem przekonany, że zostały dokonane najlepsze wybory. Gratuluję Państwu i dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, badaczom, naukowcom i wydawcom za ciężki trud pracy. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Poznajmy zatem tę Radę Mędrców, czyli osoby, które oceniały książki nominowane do Nagrody Sygnetów Wydawnictwa IPN. Przewodniczył, jak już zostało powiedziane, prezes Instytutu pan dr Karol Nawrocki, a członkami jury są wiceprzewodniczący jury, profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Profesor doktor habilitowany Piotr Franaszek. Profesor doktor habilitowany Jan Draus. Doktor habilitowany Sławomir Cęckiewicz. I pani doktor Natalia Cichocka. A teraz zapraszam na scenę i oddaję głos dyrektor wydawnictwa IPN, pani Karolinie Imianowskiej. Pani dyrektor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to może w zasadzie kilka słów, skąd w zasadzie wziął się pomysł na organizację konkursu na najlepszą książkę roku i czym w zasadzie są wspomniane sygnety wydawnictwa IPN. Instytut Pamięci Narodowej, nazwijmy to w swoim rekordowym roku, wydał ponad 300 publikacji, co daje nam praktycznie jedną książkę dziennie. Poniżej 200 publikacji rocznie w zasadzie już nawet nie schodzi. Każda książka jest precyzyjnie napisana, następnie przez autorów oczywiście, następnie redakcyjnie opracowana, graficznie opracowana bezpośrednio przez wydawnictwo, bądź też pod jego nadzorem. Takie tempo, taka skala doprowadziła do momentu, kiedy to w codziennej, regularnej dystrybucji posiadamy blisko 950 tytułów. A to taka już naprawdę poważna liczba, że zasługuje na własny konkurs. Takie sygnały docierały również do nas od naszych czytelników, którzy dostrzegli potencjał działalności wydawniczej Instytutu. No i w zasadzie nie sposób się z nimi nie zgodzić. Wierzę, że konkurs na najlepszą książkę
to również swego rodzaju drogowskaz dla stałych, ale myślę, że przede wszystkim dla nowych czytelników, którzy dopiero sięgną po tą książkę. Dziś wyróżnione i nagrodzone książki mogą się okazać taką podpowiedzią przy tych pierwszych wyborach. No i w końcu konkurs to tak naprawdę ukłon w stronę autorów i wyraz naszego szacunku i uznania do wykonanej tytanicznej pracy. Umówmy się, że często ten czas dzielony jest wobec wszystkich innych obowiązków, które na co dzień spotykamy. Sygnaty wydawnictwa IPN zostaną przydzielone w 6 kategoriach, z czego nad 5 debatowało burzliwie nasze szanowne jury konkursowe z panem prezesem Karolem Nawrockim na czele. I z tego miejsca pozwolę sobie panu prezesowi i całej kapitule konkursowej serdecznie podziękować za poświęcony czas, zaangażowanie na przeprowadzenie tego konkursu i dokonanie tego trudnego jakże wyboru. Tą pierwszą kategorią, nad którą debatowali nasze jury konkursowe, to monografie. Monografie, czyli najliczniejsza reprezentacja wśród pozycji książkowych. Mamy również wydawnictwa źródłowe, które wymagają szczególnego opracowania. Publikacje popularnonaukowe, których liczba wciąż rośnie, a w mojej opinii mogłaby rosnąć jeszcze szybciej. Pamiętniki, relacje, wspomnienia. To ta kategoria, której nasi czytelnicy nigdy nie mają dosyć. I wydawnictwa albumowe, które nie wiedząc czemu w licznych konkursach są często pomijane, a to przecież najbardziej reprezentacyjna forma edytorska. 6 kategorią był głos naszych czytelników oddany w głosowaniu internetowym. Ankieta dostępna była przez 10 dni i w tak krótkim czasie zagłosowało prawie 5000 internautów. To naprawdę duża liczba i pokazuje, jak bardzo ważny, w mojej opinii, był ten konkurs i potrzebny. Dał możliwość wyrażenia głosu czytelnikom i tak naprawdę zyskaliśmy Instytut nową daną informację do analizy i obrania kierunku do rozwoju dalszej działalności wydawniczej. Tak naprawdę nie przedłużając już, przejdźmy do wręczenia wspomnianych sygnetów wydawnictwa IPN w dniu dzisiejszym w formie eleganckich statuetek, a na co dzień będących znakiem graficznym, którym opatrzona jest każda publikacja wydana nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja wszystkim autorom serdecznie gratuluję, kibicuję, życzę dalszych sukcesów, więc poznajmy tych zwycięzców. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No to zaczynamy emocje i rozstrzygnięcia, ale proponuję, żebyśmy trwali przy tym stwierdzeniu, że wszyscy nominowani są zwycięzcami. Przed nami pierwsza kategoria konkursu, czyli monografie. Oto 5 nominacji w tej kategorii. Krzysztof Tochman, samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski z dziejów wachlarza Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki. Jarosław Wąsowicz, defensor Eklezję, arcybiskup Antoni Baraniak, 1904-1977. Kamil Dworaczek, w cieniu radioaktywnej chmury, konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce i Ryszard Kotarba, Żydzi Krakowa w dobie zagłady. Krzysztof Brzechczyn, umysł solidarnościowy, geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 1980-1989. I zapraszam na scenę pana prezesa Karola Nawrockiego, przewodniczącego kapituły, i poproszę o werdykt jury, o odczytanie werdyktu jury w kategorii monografie. Złamanie pieczęci. Pieczęć została złamana, a zgodnie z decyzją kapituły, drodzy państwo, nagroda w konkursie Sygnety Wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii monografie trafia do księdza Jarosława Wąsowicza za publikację Defensor Eklezję, arcybiskup Antoni Baraniak. Zapraszamy serdecznie laureata na scenę. Prosimy o wręczenie.
Proszę księdza, bardzo prosimy o zabranie głosu, a panie prezesie jeszcze prosimy chwileczkę o pozostanie na scenie, bo jeszcze w tej kategorii będziemy mieli wyróżnienie, które ogłosimy. Laureat. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, które jest na pewno wyrazem takiego zrozumienia ciężkiej pracy, bo tą książkę w zasadzie pisałem, zbierałem materiały 20 lat, więc to jest efekt ciężkiej pracy, ale z nagrody cieszę się dlatego, że ona pozwoli rozpowszechnić postać niezwykłego, niezłomnego pasterza Kościoła, księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, bo jak słyszeliśmy, będzie przetłumaczona na język angielski. I dzięki temu będziemy mogli chociażby w środowiskach salezjańskich rozprowadzić tą książkę, tak jak kiedyś rozprowadziliśmy książkę w języku angielskim o poznańskiej piątce i dzięki temu mamy oratorium błogosławionej poznańskiej piątki w Singapurze. Więc myślę, że książka po angielsku na pewno przyczyni się do tego, że postać księdza arcybiskupa będzie jeszcze bardziej znana, nie tylko w Polsce. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wielkie brawa dla laureata. A teraz mamy wyróżnienie w kategorii monografie. Drodzy Państwo, wyróżnienie w konkursie Sygnety Wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii monografie dla pana Krzysztofa Tochmana za publikację Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski. Gratulacje. Zapraszamy pana doktora na scenę. Przypominamy to wyróżnienie w kategorii monografii. Krzysztof Tochman za książkę Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski z dziejów wachlarza Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki. Panie doktorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję szanownemu gremium za wyróżnienie. Pracę pisałem kilka lat, ale ona była niesłychanie ciężka, może najbardziej z tych, które opublikowałem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlaczego? Dlatego, ponieważ funkcjonował w przestrzeni publicznej całkiem inny życiorys tego bohatera Zygmunta Augustowskiego, którego oczywiście poznałem pod koniec lat 80., gdy jeszcze współpracował z bezpieką. Oczywiście do domu mnie nie wpuścił, później się zawiązała między nami jakaś tam nić przyjaźni odnośnie wspólnych zainteresowań kresami. Tak więc po prostu od szkoły, od ukończenia gimnazjum musiałem odkrywać krok po kroku każde jego wydarzenie i weryfikować. Po prostu właściwie całkiem powstała nowa publikacja dotycząca tego bohatera. On, jego legenda jeszcze dzisiaj funkcjonuje, jeszcze dzisiaj niektórzy nie wierzą, kim on naprawdę był. Dziękuję Państwu uprzejmie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz brawa i gratulacje. Szanowni Państwo, wydawnictwo źródłowe, ta kategoria jest już mniej nieco reprezentowana, dlatego mamy dwie nominacje. Germanizacja nazw miejscowości w okręgu Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie 1939-1945, wybór źródeł, wstęp i opracowanie Mateusz Kubicki. I druga propozycja, Wojciech Korfanty, Górny Śląsk to wielka rzecz, wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji 1922-1929, wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki. Zapraszam na scenę wiceprzewodniczącego kapituły konkursu, pana profesora Grzegorza Kucharczyka i bardzo proszę o odczytanie werdyktu jury w kategorii wydawnictwa źródłowe. Szanowni Państwo, nagroda w konkursie Sygnety Wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii wydawnictwa źródłowe dla pana Sebastiana Rosenbauma oraz pana Mirosława Węckiego za publikację Wojciech Korfanty.
Górny Śląsk to wielka rzecz. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji 1922-1929. Jeśli mamy laureatów na sali, to zapraszam bardzo serdecznie po odebranie efektownej statuetki oraz dyplomu. Wojciech Korfanty, Górna Śląsk to, Górny Śląsk to wielka rzecz wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji. Tak jest. Autorów tego opracowania jest dwóch, więc są dwie nagrody. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Witam Państwa. No, ogromne zaskoczenie, muszę przyznać, że nasza książka została tak zaszczycona, ale też ogromna radość. No, tylko ja niestety dzisiaj mogłem tutaj przyjechać, więc jestem taki troszeczkę obłożony sprzętem za kolegę, ale myślę, że on także bardzo, bardzo się cieszy. No, cieszy przede wszystkim także to, że takie uznanie zdobyła praca poświęcona Wojciechowi Korfantemu, Górnoślązakowi, który no słusznie jest zaliczany do ojców polskiej niepodległości wywalczonej w 1918 roku, a właściwie w przypadku Górnego Śląska ten proces trwał troszkę dłużej. Cieszę to też tak, że, no że pomyśleliśmy tą publikację jako takie niejako zakończenie projektu poświęconego IPN, naszego oddziału w Katowicach poświęconego powstaniom śląskim. W tym wypadku no, chcieliśmy ukazać Wojciecha Korfantego już po tym okresie zmagań o Górny Śląsk, już w drugiej Rzeczypospolitej, a źródło jest to o tyle może istotne, że dość chyba trafnie ukazuje charakter, charyzmę tego polityka, tyle że już w wydaniu II Rzeczypospolitej. W każdym razie serdecznie Państwu dziękuję i skoro tu jestem, to pozwolę naszą ekipę sobie z Katowic, która jest tu obecna, pozdrowić serdecznie. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję. Górny Śląsk to wielka rzecz, pamiętajmy o tym oczywiście. Gratulujemy laureatom. Przed nami trzecia kategoria konkursu, publikacje popularno-naukowe. Oto cztery nominacje w tej kategorii. Atlas Górnego Śląska 1919-1922. Wybór źródeł kartograficznych. Wybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik, Michał Mączka, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki. Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich 1944-1945. Leksykon. Wstęp i opracowanie i redakcja naukowa Dariusz Iwaneczko. Anna Rzymska. Powracająca pamięć o prozie i poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. IPN. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. I propozycja czwarta. Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956. Tom trzeci. Redakcja Witold Bagiński. Magdalena Dźwigał. Zapraszam na scenę członka kapituły konkursu, pana profesora Sławomira Cęckiewicza i poproszę o odczytanie werdyktu jury w kategorii publikacje popularno-naukowe. Najbardziej to bym chciał zagrać na perkusji. Kiedyś byłem perkusistą. Za parę minut to chyba bo na drugim kongresie się umawiamy, panie prezesie, że ja będę grał. Szanowni Państwo, nagroda w konkursie Sygnety wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii publikacje popularno-naukowe dla pana, to zresztą ideał pracownika IPN, doktora Witolda Bagieńskiego i pani Magdaleny Dźwigał. Ale nie wiecie za co jeszcze. Za publikację Leksykon Bezpieki, kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-56. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim naszym autorom, dlatego że Leksykon Bezpieki jest publikacją wieloautorską. Sporo osób włożyło tutaj dużo pracy, by ta książka, a właściwie ta seria wydawnicza miała taki kształt, jaki ma.
Bardzo duży wkład właśnie wydawnictwa i zwłaszcza pani Katarzyny Szubki, która robiła skład książki i która przyczyniła się do tego, że ona i te ilustracje tak dobrze wyglądają. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? W tym roku wyjdzie też tom czwarty jesienią. Wszystko robimy ku temu, by to wszystko sprawnie przebiegło. Ja ze swojej strony chciałam również podziękować Witoldowi za tak piękną współpracę, która trwa już kilka lat. Chciałabym podziękować pani dyrektor Marzenie Kruk za to, że dała mi szansę ku temu, żebym mogła tą pracę wykonywać tutaj wspólnie z Witoldem. I Leksykon jest tak naprawdę dziełem zespołu pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i on fajnie pokazuje, jak działając wspólnie możemy fajne i bardzo też cenne prace wykonywać razem. Dziękuję bardzo. Bardzo. Panie profesorze, prosimy jeszcze o pozostanie chwilkę, bo będzie wyróżnienie w tej kategorii i poprosimy o odczytanie werdyktu w sprawie wyróżnienia w kategorii publikacje popularno-naukowe. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło panu Dariuszowi Iwaneczce za publikację Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich 44-45. Wyróżnienie wręczone. Teraz prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To wyróżnienie jest dedykowane wszystkim współautorom leksykonu dotyczącego więzień i obozów sowieckich na ziemiach polskich w tym końcowym, schyłkowym okresie wojny, a także w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny. Była to praca zespołowa. Praca, która tak naprawdę jest misją. Ja tak poczytuję swoją pracę w IPN-ie jako misję i pasję. I oprócz wypełniania funkcji administracyjnych, zarządczych, odrywanie się czasami także i po godzinach do pracy naukowej przynosi tego rodzaju efekty. Mam nadzieję, że ważny kolejny element, kolejna cegiełka w historiografii dotyczącej właśnie tej problematyki represji sowieckich. Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Kolejna kategoria konkursowa. Pamiętniki, relacje, wspomnienia. Oto trzy nominacje. Czesław Szurmiak, z Ułańskim rodowodem, wspomnienia własne, wstęp i opracowanie naukowe, Piotr Chmielowiec. Szulim Kesselman, wspomnienia ocalonego, Wołyń 1941-1944, pod redakcją naukową Katarzyny Pawlak-Weiss. Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 6. Białostoczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna. Wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski. Zapraszam na scenę członka kapitułu konkursu, pana profesora Piotra Franaszka i poproszę o odczytanie werdyktu jury w kategorii pamiętniki, relacje, wspomnienia. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja na perkusji zagram na pewno, natomiast mam ten wyjątkowy zaszczyt odczytać werdykt jury. Nawet w przyszłym roku? Nawet w przyszłym roku. Kiedyś grałem na gitarze, ale to już tylko po to, żeby się dziewczynom spodobać, ale to już dawne czasy, proszę Państwa. Nagroda w konkursie Sygnety wydawnictwa IPN za najlepszą książkę roku 2022 w kategorii Pamiętniki, relacje, wspomnienia dla pana Sebastiana Piątkowskiego. To jeszcze nie koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Za publikację relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków
w latach 1939-1945. Tom VI, Białostoczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna. A to już sygnet i dyplom dla pana doktora Sebastiana Piątkowskiego. Bardzo prosimy o zabranie głosu. Proszę Państwa, no cóż, wielkie zaskoczenie naprawdę. Jest mi ogromnie miło. Ten szósty tom i pięć poprzednich i ten siódmy, który jest dzisiaj u recenzentów, to no naprawdę kilka lat mojego życia. O dodatkowych kilogramach to już w ogóle nie wspominam, bo one są z tego siedzenia za biurkiem i stukania w klawiaturę. Ale proszę Państwa, naprawdę jest mi bardzo miło, że ta moja praca została w tak wspaniały sposób doceniona. I cóż mogę powiedzieć, no historycy mówią, że warto jest edytować źródła, edytować relacje, pamiętniki, bo te książki się nie starzeją, w przeciwieństwie do innych publikacji. A ja po tej pracy mam jeszcze jedną refleksję. My często robimy bardzo dalekie kwerendy, jeździmy po świecie. Ta książka udowadnia, że tak naprawdę najlepiej zacząć od tego miejsca, w którym jesteśmy. Pokazuje, że w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i w tym głównym i w tych oddziałowych można znaleźć prawdziwe skarby i bardzo się cieszę, że ja też taki skarb znalazłem. Bardzo dziękuję raz jeszcze jury i wszystkim Państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Panie Profesorze. W tych wszystkich kategoriach to same skarby, tak jak to widzimy i odczytujemy. Kolejna kategoria konkursowa, wydawnictwa albumowe. Oto trzy nominacje. Jerzy Kirszak, Bogusław Polak, Michał Polak, generał broni Władysław Anders, 1892-1970, czyny i pamięć. Tomasz Łabuszewski, Ukradzione dzieciństwo, współpraca Anna Maria Adamus, Ewa Dyngosz, Edyta Gula. I Grzegorz Rąkowski, kresowe rezydencje, zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, tom trzeci. Województwo Białostockie, część wschodnia i województwo poleskie. Zapraszam na scenę członka kapituły konkursu, pana profesora Jana Drausa i prosimy o odczytanie werdyktu jury w kategorii wydawnictwa albumowe. Szanowni Państwo, z przyjemnością dołączę do Sławka i Piotra, ponieważ jestem po szkole muzycznej. Kategoria akordeon. Ale proszę Państwa, przejdźmy teraz do ogłoszenia werdyktu. Otóż nagroda w konkursie Sygnety Wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii wydawnictwa albumowe dla pana Jerzego Kirszaka, pana Bogusława Polaka, pana Michała Polaka za publikację Generał broni Władysław Anders 1892-1970. Czyny i pamięć. Serdecznie gratuluję, ale nadmienię też, że zapraszamy autorów na scenę. Pan profesor Bogusław Polak był też członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a Jerzy Kirszak to też chyba mój krajan. A Michał Polak to syn profesora Bogusława Polaka i też mój krajan. Gratuluję. Bardzo zapraszamy panowie na scenę i prosimy o wręczenie statuetek Sygnety Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Jerzy Kirszak, profesor Bogusław Polak i Michał Polak za publikację Generał broni Władysław Anders 1892-1970, czyny i pamięć. Trzech autorów, więc trzy statuetki i trzy dyplomy oczywiście. Jak to miło jest, że goście
Proweniencję autorów mamy wyjaśnioną. Teraz prosimy bardzo o zabranie głosu. Panie prezesie, szanowne jury, szanowni zabrani. Kilkadziesiąt lat temu w stanie wojennym usłyszałem, pisząc o generale Andersie, Polska Ludowa nigdy nie uzna takich wodzów i takich generałów. Polska Rzeczpospolita. Rzeczpospolita Polska uznała takiego wodza, takiego generała, ostatniego hetmana Rzeczypospolitej. Wielkiego przywódcę polskiego państwa na uchodźstwie. Tego, który walkę o wolność przekazał krajowi i który z godnością kraj niósł pod wodzą niezapomnianego prymasa tysiąclecia. Dziękuję, kłaniam się nisko państwu po staropolsku. Bardzo prosimy, panowie. Dziękując za tę piękną nagrodę, chcę także podziękować wydawnictwu i pani Ewie Dulnej-Rak, która nas pilotowała, wierciła dziury w brzuchach o każdej porze, żebyśmy tę książkę popychali do przodu. A postać generała Andersa naprawdę na to zasługuje. Jeżeli zajrzycie państwo do tego albumu, to jest to, tak jak mówimy, ilustrowana biografia bohatera i całego okresu II wojny światowej i uchodźstwa, które towarzyszyło mu w jego życiu. Dziękuję. A ja tylko dodam, że był to dla mnie zaszczyt w takim gronie działać. Bardzo dużo się nauczyłem podczas tej pracy. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy nagrodzonym, a pana profesora poprosimy jeszcze chwileczkę o pozostanie na scenie, bo w tej kategorii również mamy wyróżnienie. Przypomnę, to kategoria wydawnictwa albumowe. Już ogłaszać? Tak, ogłaszamy. Szanowni państwo, wyróżnienie w konkursie Sygnety wydawnictwa IPN na najlepszą książkę roku 2022 w kategorii wydawnictwa albumowe dla pana Grzegorza Rąkowskiego za publikację Kresowe rezydencje, zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Tom trzeci, województwo białostockie, część wschodnia, województwo poleskie. Serdecznie panu Grzegorzowi Rękowskiemu. Laureat nie mógł być dzisiaj z nami. Zapraszam więc na scenę pana doktora Tomasza Łabuszewskiego, dyrektora warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który w imieniu autora odbierze dyplom z wyróżnieniem. Przypomnę, mówimy o publikacji Kresowe rezydencje, zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, tom trzeci. Panie doktorze, zobowiązujemy do przekazania. No jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo nie jestem autorem wyróżnionej publikacji, aczkolwiek no nie ukrywam też, że przyłożyłem rękę do uruchomienia całego wydawnictwa. Jest to bowiem trzeci tom z serii Dopalanie Kresów, seria poświęcona polskiemu dziedzictwu kulturowemu na terenach wschodnich II Rzeczpospolitej. Ja mogę tylko powiedzieć tyle o autorze, proszę państwa, że ze spotkania jego wiele lat temu, czy nie, no, był to dla mnie wielki zaszczyt. Jest to prawdziwy człowiek renesansu, łączący w sobie wiedzę z bardzo wielu dziedzin. Człowiek, który z wykształcenia jest biologiem, jest wybitnym historykiem, etnografem, znawcą religii różnych mniejszości narodowych na wschodzie. Człowiek, który w tych wszystkich miejscach, z których zdjęcia państwo możecie zobaczyć w tym albumie i w pierwszych dwóch tomach, wszystkie te miejsca, proszę państwa, odwiedził na własnych nogach, wszystkie te miejsca zbadał i do wszystkich tych miejsc samodzielnie zebrał materiał. Ja mogę tylko powiedzieć, że o ile kierownictwo
Instytutu i Wydawnictwa się zgodzi, będziemy kontynuować tę serię aż do opisania wszystkich terenów II Rzeczpospolitej, a nawet więcej, to znaczy są również plany, ażeby w ten sam sposób opracować tereny I Rzeczpospolitej, które zostały odcięte od Polski po Układzie Ryskim. Serdecznie dziękuję w imieniu autora. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratulujemy. Prosimy o przekazanie tego wyróżnienia i przekazanie gratulacji. Szanowni Państwo, tak jak się rzekło, czytelnicy mieli możliwość głosowania na najlepszą książkę roku 2022 w głosowaniu internetowym za pośrednictwem ankiety udostępnionej na stronie internetowej ipn.gov.pl. Oddano 4701 głosów. O odczytanie werdyktu czytelników w kategorii najlepsza książka roku 2022 na podstawie głosowania internautów i wręczenie nagrody poproszę zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Karola Polejowskiego. 4701 głosów. Szanowni Państwo, siłą rzeczy w tej kategorii nie było nominacji. Głosowanie było otwarte. Prawie 5000 oddanych głosów i w tej kategorii zwycięzcą zostanie, a więc nagroda w konkursie Sygnety Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej w kategorii najlepsza książka roku 2022 na podstawie głosowania internautów dla pana Jarosława Molendy za publikację Alfred Szklarski, Sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego. Bardzo serdecznie gratuluję. Zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Jeżeli chodzi o aspekt muzyczny, ja w Ogólniaku prowadziłem dyskoteki, więc jak się band zmęczy, to mogę uzupełnić, tak? Zawsze się śmieję z laureatów Oscarów, jak stają na scenie i mówią, oj, nie spodziewałem się, i wyciągają z zapazuchy listę osób, którym chcą podziękować. Ja się rzeczywiście nie spodziewałem, bo dla mnie samym wyróżnieniem było już to, że wydawnictwo IPN opublikowało moją książkę. Ja nie jestem pracownikiem IPN-u, więc dla mnie to już był zaszczyt i wyróżnienie. Drugie to, że czytelnicy wybrali tę książkę na najlepszą zeszłego roku. No jestem szczęśliwy po prostu, bo pan Alfred na pewno zasługiwał na coś takiego. Od 30 lat już powinna być taka biografia. Udało mi się jakąś tam lukę zapełnić. Myślę, że mało osób tutaj na tej sali nie czytało przygód Tomka Wilomskiego czy tej trylogii o Indianach, więc ja mam podwójną satysfakcję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. To może panowie zostaną już na scenie, bo zapraszam teraz wszystkich laureatów i wręczających nagrody oraz laureatów. Pozbędziemy się tego mikrofonu i będziemy potrzebowali wspólnego zdjęcia, tak? Więc to jest ten moment, kiedy wszyscy nagrodzeni oraz cała kapituła pojawi się na scenie i wykonamy to zdjęcie. Zapraszam wszystkich nagrodzonych razem ze statuetkami. Na pewno się zmieścimy. Poprosimy fotografów o ustawienie. Chyba tutaj bliżej trzeba będzie podejść do brzegu sceny, ale to już fotografowie. Tak. Bardzo prosimy fotografów o pokierowanie ruchem. Proszę Państwa, zapraszamy tutaj bliżej na skraj sceny. Będzie na pewno łatwiej. Oto laureaci i kapituła konkursu Sygnety Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. To konkurs na najlepszą książkę 2022 roku w zakresie historii najnowszej. Chwila dla fotoreporterów. To zdjęcie na pewno będzie nam przypominało te miłe chwile. Tym bardziej, że to premiera tego konkursu. Pierwsza edycja. Od takich laureatów zaczynamy.
Ciekawe, co będzie za rok i w kolejnych latach, bo jesteśmy pewni, że Instytut Pamięci Narodowej w książki to akurat inwestował będzie przez cały czas. Bardzo poprosimy o uśmiech, w końcu to radosna chwila. Laureaci i kapituła konkursu Sygnety Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz prosimy o wielkie brawa. Szanowni Państwo, to oczywiście nie koniec tej uroczystości, jak wiecie, bo zostało to zadeklarowane publicznie. Mamy już umówiony zespół na przyszły rok. Repertuar jeszcze dogramy, ale w tym roku zapraszam Państwa na koncert Droga do Warszawy, Petersburski Junior Band. Podczas koncertu zaprezentowane będą utwory stworzone przez zespół Polska Parada, przemierzający szlak bojowy z drugim korpusem polskim dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Autorem koncertu jest Jerzy Petersburski Junior, którego już teraz zapraszam na scenę. Przedstawimy także wykonawców. To Aleksandra Itkowska, wokalistka, Piotr Zubek, wokalista, Jerzy Petersburski Junior, fortepian, kierownictwo muzyczne, Marek Konarski, klarnet, Damian Kostka, kontrabas, a na perkusji, którą Państwo tu widzą, zagra Adam Zagórski. Jerzy Petersburski Junior, zapraszam. Dobry wieczór Państwu. To dla mnie wielki zaszczyt być dziś z Państwem i już od dłuższego czasu współpracować z Instytutem Pamięci Narodowej, a tym bardziej jeśli jest to koncert, który dotyczy szlaku bojowego i generała Andersa. Tak któregoś dnia pomyślałem, że jestem tak naprawdę takim łącznikiem już nawet nie trzech, ale już czwartego pokolenia, bo przecież prócz Henryka Warsa, Feliksa Konarskiego, Mariana Chemara, również i tata przeszedł ten szlak bojowy. Dziś specjalnie zaproponuję wszystkich twórców, raptem sześć piosenek, ale każda będzie inna, każdego twórcy, który był właśnie i należał do polskiej parady. Przyznam szczerze, że z utworów taty wybrałem celowo dwa takie bardzo tak naprawdę i mi bliskie, bo jednym z nich będzie przebój, który przed wojną był uznawany jako tango samobójców, kiedy polska parada koncertowała w Mosulu, to akurat każdy dzień był tym ostatnim, tą ostatnią niedzielą. Potem też był taki moment, kiedy przyjaciel rodziny, kardynał Stefan Wyszyński, przyjeżdżał czasami na kolację, on sobie nucił po kolacji, zawsze mówił do taty: Jerzy, ostatnia, i nucił pięknie ostatnią niedzielę, ale później tatuś zmarł w niedzielę, więc ten tekst, to ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, to tak naprawdę bardzo jest to tekst osobisty. Drugi z kolei przebój to Cztery nogi. To właśnie się zadziało w Mosulu. Renata Bogdańska, późniejsza Irena Anders, rozpoczęła koncert i w pewnym momencie, a przecież to były warunki niezwykle trudne, bo to nie była scena, często to były tak zwane paki ciężarówek doświetlane dwiema ciężarówkami stojącymi po bokach publiczności. I ona po pierwszym występie, po pierwszej piosence okazało się, że nastąpił nalot. Więc wszyscy byli bardzo zestresowani, nie wiedzieli, co się stanie dalej. Jeden z wysokiej rangi wojskowych stanął i powiedział: proszę Państwa, dla nas nalot to codzienność, a ten koncert to święto. Zagrajcie coś miłego i wesołego. I wtedy wyszedł Kazimierz Kurkowski i zaśpiewał Cztery nogi. Ja tak się odwracam, bo nie chciałbym zagadać tego koncertu. Wszyscy prawie że gotowi. Jak tam, powiedz mi, zdradź mi tajemnicę. Jest już okej? Okay? Słucham? Tak, bardzo dobrze. Proszę Państwa, jeszcze chwilkę. Ja też sobie ułożę nuty. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia. A skoro wszyscy są, to jeszcze raz zacznę od tego, który zawsze trzyma rytm. Adam Zagórski.
kontrabas Roman Chraniuk, Marek Konarski, klarnet, Aleksandra Itkowska, Piotrek Zubek, to on o czterech nogach będzie śpiewał. Również. Pierwsza piosenka to Droga do Warszawy, muzyka Henryk Wars, słowa napisał Felix Konarski, Piotr Zubek. Przeszkód po drodze i bomby, i kule, i ogień, i krew, i męka, i rozpacz, i gniew. Łyk wody rozgrzanej manierce, a w piersi tłuczące się serce, przed nami tęsknota i żal, i wciąż niekończąca się dal. I lasy, i rzeki, i góry, i lądy, i morza, i chmury, i miasta topiące się w łzach, i śniegi, i błota, i piach. Wciąż dalej, wciąż dalej, wciąż dalej, choć grunt pod stopami się pali, choć ciąży karabin i but, przez boje, przez znoje, przez trud. Świat, świat, wielki jest świat, a droga jest kręta i długa. Idą chłopcy szlakiem krwawym do dalekiej, do Warszawy. Raz, dwa, lewa, prawa, coraz bliżej jest Warszawa. A Warszawa tęskni, a Warszawa czeka, kiedy przyjdą chłopcy malowani, chłopcy w Warszawie zakochani. Kiedy przyjdą chłopcy malowani, chłopcy w Warszawie zakochani. Raz, dwa,
lewa, prawa, coraz bliżej jest Warszawa. Kamieniem na nodze i tyle jest przeszkód po drodze, i kule, i bomby, i ogień, i krew, i męka, i rozpacz, i gniew. Łyk wody rozgrzanej manierce, a w piersi tłuczące się serce, przed nami tęsknota i żal, i wciąż niekończąca się dal. I lasy, i rzeki, i góry, i morza, i lądy, i chmury, i miasta topiące się w łzach, i śniegi, i morza, i piach. Wciąż dalej, wciąż dalej, wciąż dalej, choć grunt pod stopami się pali, choć ciąży karabin i but, przez znoje, przez boje i trud. Świat, świat, wielki jest świat, a droga jest kręta i długa. Idą chłopcy szlakiem krwawym do dalekiej, do Warszawy. Raz, dwa, lewa, prawa, coraz bliżej jest Warszawa. Tu znalazłem w archiwach właśnie IPN-u piękne nuty, były pożółkłe, musiałem specjalnie robić ksero, żeby w ogóle rozczytać je, kto nad Wisłą. Tu akurat muzykę i słowa napisał Felix Konarski, Aleksandra Itkowska.
Słowa Zenon Friedwald, muzyka Jerzy Petersburski, wspomniana To ostatnia niedziela. Nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł inny i lepszy, bogatszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co będzie ze mną, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem jest nieczaste. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mnie. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, co będzie ze mną, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, co będzie ze mną, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło. Teraz Ola zaśpiewa romans wojenny, muzyka Gori Kremer, który również z generałem Andersem przebył szlak. Słowa napisał Marian Hemar.
wtedy nad grobem Romea i Julii w Weronie za rękę ją wziął. Chciała mu szepnąć, puść. Nagle zabrakło sił. Wziął ją za rękę, do piersi przytulił i płomień ustami w nią tchnął. Księżyc za chmury się skrył, stuk serc i zapach róż, i mrok wiosenny, i od i cały już romans wojenny. Dla nas świt i łzy, dlaczego płaczesz? Bo miłość po to ty, amor. Widziała swojego kochanka przy czołgu na wilka wór. Gwar tylko był i szum. Ręką pokazał jej, patrz. Kredą na stali imię jej Bianka napisał, wtuliła się w mur. Potem już tylko gwar i tłum. Potem już tylko płacz, nad drogą biały kurz i mrok wiosenny, i od i cały już romans wojenny. Przysięga świt i łzy, dlaczego płaczesz? Bo miłość po to ty, amor, amor. Wtedy Kazimierz Krukowski, dziś Piotr Zubek, Cztery Nogi, muzyka Jerzy Petersburski, słowa Emanuel Szlechter.
jakbym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście co bym ja wyczyniać mógł. Gdybym, dajmy na to, miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie krótkie nogi, dwie długie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Ja mógłbym w cyrku występować, forsę podejmować, co za raj. Ja mógłbym 3 miesiące z rzędu tańczyć do obłędu, gdybym ciągle tańczyć mógł na innej parze nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie krótkie nogi, dwie długie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Gdybym, dajmy na to, miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie krótkie nogi, dwie długie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim być. Ja mógłbym w cyrku występować, forsę podejmować, ech, co za raj. Ja mógłbym 3 miesiące z rzędu tańczyć do obłędu, tak bym ciągle tańczyć mógł na innej parze nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie krótkie nogi, dwie długie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim znów. A teraz przebój, który tak naprawdę powstał w jedną noc. Przed niezwykle ważnym wydarzeniem muzyka Alfred Schütz, słowa Felix Konarski, Czerwone maki na Monte Cassino. Te gruzy na szczycie, tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze zachodzi. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni.
i wszystkie bagi na Monte Cassino. Czerwieńsze będą, bo z Polski wrosły krwi. Runęli przez ogień szaleńcy, choć jeden z nich dostał i padł. Jak ci samosiery szaleńcy, jak ci spod Racławic sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone magi na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych magach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie magi na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. To był wielki zaszczyt zagrać dziś tu dla Państwa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Petersburski Junior Band. Dziękuję bardzo. I oddaję mikrofon w bardzo dobre ręce. Mam swój, dziękuję bardzo. Aleksandra Itkowska, wokalistka. Piotr Zubek, wokalista. Jerzy Petersburski Junior, fortepian, kierownictwo muzyczne. Marek Konarski, klarnet. Damian Kostka, kontrabas. I Adam Zagórski, perkusja. Jeszcze raz wielkie brawa. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, sygnety wydawnictwa IPN rozdane. Czas omówić te sprawy w kuluarach. Zapraszam właśnie na takie rozmowy oraz na poczęstunek. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór.